Mamy do czynienia z dwiema katastrofami. Po pierwsze, katastrofa ekologiczna, z jaką do tej pory nie mieliśmy do czynienia przez dziesięciolecia. I druga sprawa to jest katastrofa informacyjna rządu. Proszę Państwa, przecież w tym czasie, od momentu, kiedy się Państwo dowiedzieliście o tej sytuacji, a chcę powiedzieć, że to nawet nie jest 26 lipiec, to jest początek lipca, to jest 1 lipca, proszę Państwa, Rada Dzielnicy Gliwice Łabędy poinformowała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach o sytuacji, która się dzieje w rzece. O śniętych rybach to już było na początku lipca, druga fala była 14 lipca, a dopiero trzecia fala była 26 lipca. Także to jest, proszę Państwa, kilka tygodni od momentu właśnie bezradności i zaniechań, jeśli chodzi o organy państwa i służby, które powinny w tej sprawie działać. W tym czasie, w tym regionie przebywali mieszkańcy tego regionu. Dlaczego Wy Państwo o tym nie powiedzieliście? Przecież to jest straszne wręcz, że informacyjnie zawiedliście na całej linii. Bo takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzać, niestety. Natomiast to, że społeczeństwo o tym się nie dowiedziało, to jest, uważam, po prostu skandaliczna sprawa i poniesiecie za to odpowiedzialność.